Robisz mi dzień. Obejrzałem każdy odcinek. Zajebista seria. Nowe odcinki nam się należą jak zasiłki z mopsu. Obejrzałem całą serię w jeden dzień. Nie myślałem, że będzie to tak fajne. Daj 16 odcinek, tylko szybko. Dzień dobry, moi mili. Witam was w 16 odcinku Beki z Madek. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, mam do rozdania koszulkę. Taką albo taką. W zależności od tego, z jaką płcią się identyfikujecie. Aby wziąć udział w losowaniu takiej koszulki, wystarczy zostawić łapę w górę pod filmem oraz umieścić w komentarzu hashtag Dej koszulkę. Jeśli jeszcze nie widzieliście poprzednich odcinków tej serii, to tutaj pokaże się karta, która przeniesie was do playlisty ze wszystkimi odcinkami. A jeśli ktoś z was jest tutaj pierwszy raz i jeszcze nie subskrybuje kanału, to polecam zrobić to teraz, aby być na bieżąco z filmami. A teraz... zaczynamy! Chciałabym się pochwalić, jakich zdalnych ja mam kucharzy, czyli mój synuś i synowa. Mój syn zalał formę, a synowa mi upiecze wnusia. W końcu będę mieć i ja. Takie ciasteczko mi sprawili do schrupania. Jakbym to przeczytał, będąc tą kobietą, która piecze wnusia, to zwróciłbym go szybciej niż ciasto zagniotłem. Oby tylko nie upiekła murzynka. Moja poprzednia jamniczka była bardzo zazdrosna o naszą Julkę, jak urodziła się 11 lat temu. Mój mąż przekopał cały internet, co zrobić. Jednym z rozwiązań było wsadzenie psiego noska do kubki niemowlęcia. Ponoć wtedy pies wie, że jest w hierarchii niżej niż dziecko w tym właśnie domu. Tak zrobiliśmy i od razu zwrot w zachowaniu był widoczny. Po paru dniach kilkudniowa Julka i Daisy mogły leżeć na jednym łóżku koło siebie, a Daisy jej nie tknęła. Więc spróbuj, to nic nie kosztuje, a może się uda. A tak z ciekawości, działa to też na ludzi? Pytam na wypadek, gdybym dostał kiedyś posadę menadżera, a podwładni nie respektowaliby hierarchii. Aż boję się zapytać, jak głowa rodziny zaznacza swoje przywództwo. Mam nienależycie pobrane świadczenia 500+, około 7000. Pisałam o rozłożenie na raty, ale urząd się nie zgodził, nie mam takiej kwoty, nie jestem w stanie jej wpłacić. Na utrzymaniu dwójka dzieci, ja nie pracuję, mąż dorabia, mamy kredyt hipoteczny około 1000 zł. Z męża pracy to około 2800, jestem w stanie płacić 250 miesięcznie, co mam zrobić, pomóżcie. Ale zaraz, jak to nie należycie pobrane? Nie ma czegoś takiego, jej się to po prostu należy. Trzeba zrobić kolejne dziecko, żeby 500+ jednak się należało i z tego spłacać dług. Jak najtaniej ugotować dziecku obiady, mówię tutaj obiady po 1-2 zł. Suchary i woda z kibla. I cyk, 470 zł miesięcznie zostaje na hybrydki i Chesterfieldy. Cześć, czy ktoś ma do oddania tak jak cienie do powiek, rozświetlacze, fluidy, potrzebuje perfumy CK? Proszek do prania, kapsułki do prania, szampon do włosów, płyn do kąpieli, może ktoś ma i nie korzysta. Uprzedzając hejty i czepianie się. Wiadomo, że są to produkty pierwszej potrzeby, przecież Briankowi trzeba znaleźć nowego tatusia. Drogi właścicielu białego Fiata Ducato z czarnym orurowaniem z przodu. Jeśli jeszcze raz zatrąbisz na mnie na skrzyżowaniu, budząc mi przy tym dziecko, to przysięgam, że wysiądę z samochodu i trzasnę ci w łeb. Pozdrawiam. A ja zawsze zastanawiałem się, po co ludzie umieszczają sobie naklejki typu Brianek w aucie na szybach. Teraz już wszystko jasne, po prostu chodzi o to, żeby wszyscy wiedzieli, że trąbić nie można. Czy 500+ powinno wzrosnąć, skoro wypłaty dla osób pracujących wzrosną w 2019-2020? Jest to nieuczciwe dla osób żyjących z 500+. Oczywiście, że jest to bardzo nieuczciwe, że płace osób pracujących wzrastają. Przepraszamy, już spieszymy z oddaniem większej części tym, którzy z naszych pensji sobie żyją. Uśmiechy bąbelków coraz droższe. Jak tu żyć? Dzień dobry, mam pytanie o sesję zdjęciową dla mojej córeczki Jagódki, bo widziałam, że robi pani zdjęcia ze zwierzaczkami. I moja Jagódka bardzo kocha zwierzaczki i jest bardzo ładna i myślę, że bardzo ładnie by mogła wyglądać u pani na zdjęciach. I tak pomyślałam, że może ja bym moją Jagódkę zgodziła się, żeby pani jej zrobiła zdjęcia i wstawiła na swoje strony. Żeby mogła pani mieć reklamę, bo Jagódka na pewno będzie wyglądała pięknie, szczególnie jak będą zwierzaczki, te alpaki i inne wianki, jak pani ma na zdjęciach, więc gdyby pani chciała mieć reklamę ze zdjęć mojej Jagódki, to proszę pisać. Bo niestety nie mam tyle pieniążków, żeby Jagódce taką sesję ze zwierzaczkami zrobić, a ona by była bardzo szczęśliwa. Więc jak zależy pani nie tylko na pieniążkach, ale i na szczęściu dzieciaczków, to proszę napisać. Pozdrawiam serdecznie, mama Jagódki. Potem pani fotograf pojedzie na BP, zatankuje i usłyszy: kartą czy gotówką? Wie pan co? Ostatnio pewna mama zapłaciła mi szczęściem dzieciaczków. Przyjmie pan płatność w tej walucie? Oczywiście, droga pani, tylko nie będę miał wydać. I karuzeli radości nie będzie końca. Dlaczego panie w mopsie są bardzo obojętne w stosunku do ludzi? Traktują nas i patrzą jak na jakichś ludzi gorszych. Czy wy też macie takie problemy z nimi? Zachowują się, jakby wszystko było ich i o każdą złotówkę jest problem i się trzeba prosić, gdy człowiekowi naprawdę czasem ciężko. Pozdrowienia dla tych pan, zwłaszcza które tak chętnie cokolwiek przyznają i nie oceniają z góry ludzi, dlaczego znów po raz kolejny przyszedł po pomoc. Nie wiem, może dzieje się tak dlatego, że czasem panie, które tam pracują, zarabiają mniej niż beneficjenci dostają zasiłków. Ale mam świetną radę, może zamiast odbierać zasiłki w okienku w mopsie, warto zacząć wypłacać wynagrodzenie za pracę w bankomacie. To doskonały sposób na uniknięcie naburmuszonych pracowników mopsu. Polecam. Co jest warte życie człowieka bez swojego potomka, bez dzidziusia, bez malusia? Kompletnie nic! Różnia wypełniona procentem alkoholowym, pieniądzem, bezprzyszłościowym czy biegającym zwierzakiem, które ma niby zastąpić radość z rodzicielstwa. A nawet co gorsze, gonitwa kariery politycznej czy biznesowej, bo myślą, że są wiecznie piękni i młodzi. Takie dziś są wymówki, że nie mam na to czasu. Oczywiście pomijam ludzi chorych, chociaż istnieje adopcja, jak się umie kochać. Okropne myślenie, bo to nawet w jednym stopniu nie ukazuje, co to jest
prawdziwa wartość życia ludzkiego, a przede wszystkim co powinno nią być, a potem jak nigdy nic przyjmują komunię świętą w czerwieni lub różu. Opamiętajcie się wy, co w sercach gardzicie ludzkim życiem, choć prawość macie na ustach. Bo wasza uroda przeminie, a pieniądze się skończą. Psy, koty pozdychają, kariera przeminie i kto wtedy wam szklankę wody poda? Kto nas maruje zbolałe plecy, gdy kochankowie i przyjaciele się odwrócą? A gdy przed Bogiem już staniecie, to Pan zapyta, gdzie jest miłość w twoim życiu? Jakby tak pomyśleć, 18 lat wydawania pieniędzy na dziecko i wychowywania go dla przyniesienia szklanki wody to kompletnie nieopłacalne. Dużo taniej wyjdzie wynająć pomoc domową na starość. Nie, dobra, przekonała mnie. Idę po sznur i szukam drzewa. Czy jest ktoś na grupie, kto mógłby mi pomóc z 500+? Od 2 lat walczę i z miesiąca na miesiąc wydają różne decyzje. Raz przyznają, raz odmawiają prawa do zasiłku. Proszę o pomoc, dziękuję. PiS chce ze mną grać w pokera. Raz mi daje, raz zabiera. Deją, potem nie deją. Pomóżcie! Deją i odbierają, złodzieje! Chodzi o alkohol i karmienie piersią. Po jakim czasie alkohol schodzi z organizmu i można zacząć znów karmić? Wypiłam góra 10 kieliszków wódki. Bez zbędnych komentarzy, proszę. Wypiłam symboliczny kieliszek, no... Góra 10. No co, nikomu nigdy naprawdę nie zdarzyło się dziabnąć pół litra do obiadu? A odpowiadając na pytanie, zależy ile chcesz, żeby dziecko spało. Fajnie, że twórcy galerii pomyśleli o dzieciach, ale płatne samochodziki na wejściu to porażka. Albo uszczęśliwiacie za darmo, albo postawcie je w bardziej ustronnym miejscu, bo płaczące, rozżalone dzieci to kiepska reklama dla wchodzących klientów. Zresztą i tak na zakupy ich samochodzików zabrać nie można, bo do większości sklepów się nie mieszczą. Podsumowując, nie polecam alfy mamom z dziećmi. Dużo stresu, płaczu i dodatkowych kosztów na atrakcje dla maluchów. Pokój matki i dziecka też jeden z najmniej przytulnych, jakie widziałam. I zakupy też powinny być za darmo, bo nie smak pozostanie. Jaka to reklama dla sklepu, jak klient nie może wziąć wszystkiego, co chce? Zmieńcie to! Zburzyć tę kapitalistyczną budowlę dla burżuazji. Mam podobny problem w monopolowym. Dużo stresu, płaczu i dodatkowych kosztów. Nie chcą mnie uszczęśliwić za darmo. Witam, szukam pomocy finansowej z powodu, że nie mam za co wynająć mieszkania. Jakby ktoś miał ochotę mi i mojemu chłopakowi pomóc, to proszę o kontakt na Facebooku. Idealny moment, aby pomyśleli państwo o potomstwie. Kto wie, o jakie dofinansowania mogę się jeszcze starać? Dostaję 500+ na troje dzieci, wyprawki dostałam też, mieszkanie, ale czasami to ledwo wiąże koniec z końcem. Nie jest klatwo, a do pracy nie pójdę, bo to dużo czasu zajmuje. Pomocy, czy ktoś się na tym zna i może mi pomóc? Droga pani, niech się pani nie martwi. Zaraz pewnie podniosą ZUS dla polskich przedsiębiorców o połowę i akurat będzie na pani potrzeby. No już, spokojnie, trzeba tylko chwilę poczekać. Bezczelna Zielona Góra, już nigdy tu nie przyjdziemy z rodziną, mały miał 7 urodziny. Chcieliśmy z partnerem zabrać go do kina w Focus Mall, bo u nas w Buczkowie nie ma kina i w oczekiwaniu na film zamówiliśmy kawę z partnerem, a dla synka lody. Niestety syn się zdenerwował, że jeszcze nie ma filmu i rzucił lodami o podłodze i wylał kawę. A obsługa nie zgodziła się dać nowej kawy i lodów, na nic się zdały tłumaczenia, że to jeszcze dziecko, ale nie, obsługa nie ugięta. Że nie da za darmo lodów i kawy, że kupić mamy nie polecam, bezczelne paniusie z miasta tam pracują. Dzieci nie mają, nie wiedzą jak to jest, jak się dziecko zdenerwuje. Z serii Słodziaczek i Wstrętny Świat, a w szczególności Lamba Dziary. Jak ta złota matczyna idea przejdzie, to przy kupnie auta będzie jeszcze zabawniej. Panie, no zrozum, małym i śrubokrętem po karoserii przejechał, chciał serduszko mi narysować, taki słodki z niego dzieciak. I niechcący przednią szybę też porysował, taki mały diabełek, dałby pan nowe auto, przecież to jeszcze dziecko. Córka zderzyła się z kolegą na świetlicy szkolnej, ma napuchnięte oko, czy w takiej sytuacji należy się odszkodowanie, co robić? Czy odszkodowanie to nie wiem, ale komplet naklejek z Biedronki to należy się na bank. Żal ci dupę ściska, biorę i brać będę. Aha, jeszcze się na 300+ załapię, frajerze, boli cię to? Jesteś jakiś wybrakowany i nie potrafisz dzieciaka zrobić, by ci w końcu żal dupy nie ściskał, że ci nie dali? Ach, dobrze, że mogę leżeć na kanapie popijając herbatkę, gdy ty zapierdzielasz na podatki i moje 500+. Chłe, chłe, chłe. Popijając herbatkę zamiast popijając harnasia z puchy. Fake jak chuj. Riposta, ja też mam 2 dzieci, ale każde z tą samą kobietą i oboje znają swoje ojca. To się liczy do stażu pracy. Studia, macierzyński, wychowawczy, bezrobocie, WP? Liczy się czas starań, obąbelka, ciąża, no i oczywiście staż pracy na stanowisku mama 24H. Dodatkowo wyższa szkoła robienia hałasu liczy się podwójnie. Mam takie pytanko. Moja koleżanka planuje zajść w ciążę. Pracowała miesiąc w tamtym roku. Jest ubezpieczona na ubezpieczeniu swojego chłopaka. W ZUS wyszła jej stan konta na dzień 31 grudnia, kwota 333,80. Jak jej ciąża wygląda względem prawa? Czy dostanie jakieś zasiłki itd.? Koleżanka planuje. Czytaj jako właśnie wstałam z kibla i są 2 paski na teście. Miesiąc pracy. Przecież ona teraz musi ze 3 lata odpocząć po tak ekstremalnym wysiłku. I to wszystko na dziś, moi drodzy. Dzięki, że zostaliście do końca. Pamiętajcie o łapie w górę, jeśli odcinek wam się spodobał, oraz o komentarzu, a także odwiedźcie mnie na fanpage'u, Instagramie i grupie na Facebooku. Dzięki i na razie.